Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. 12 lutego Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków w Kraśniku. Inwestycja opiewa na kwotę 50 milionów złotych, z czego dotacja wynosi 32 miliony, a wkład własny około 18 milionów. Projekt będzie polegał na przebudowie oczyszczalni ścieków, budowie nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz trzech stacji wodociągowych. Inwestycja ma zostać zakończona w 2015 roku. Część prac zostało już wykonanych, ale ich koszty zostaną zrefundowane miastu w ramach realizowanego projektu. Umowę podpisali z ramienia KPWiK-u prezes tego przedsiębiorstwa Tadeusz Fijałka oraz prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Wojciech Piekarczyk. KPWiK Kraśnicki znalazł się w elitarnym gronie tych spółek komunalnych z województwa lubelskiego, które uzyskały dofinansowania właśnie z tego programu. Ich jest stosunkowo niewiele, a wynika to z dużego stopnia trudności kwalifikacji wniosków. Czemu zawdzięczacie ten sukces? Z mojego doświadczenia życiowego to mogę powiedzieć krótko. Zawdzięczacie to sami sobie. Ten sukces oprócz Was samych nie byłby możliwy bez należytego wsparcia organu prowadzącego dla komunalnego przedsiębiorstwa, czyli panu burmistrzowi Mirosławowi Włodarczykowi i jego administracji. Serdecznie za to dziękujemy i gratulujemy tego sukcesu. Nie byłby możliwy bez wsparcia również starostwa powiatowego, które reprezentuje dzisiaj starosta kraśnicki pan Andrzej Maj, bo są to organizmy, które ze sobą muszą współpracować z racji swoich zadań kompetencyjnych i merytorycznych. Nie byłoby to możliwe bez harmonijnej współpracy również z samorządem województwa i tutaj na ręce pana marszałka również serdeczne podziękowania, bo to, że ciągniemy w jednym kierunku, to są efekty. To rzeczywiście jest początek drogi. Ja dzisiaj nic innego mi się nie nasuwa, jak tylko porównać to ze skokiem naszego Kamila Stocha. Dzisiaj jesteśmy po pierwszej rundzie. Piękny skok, bardzo ładny, panie prezesie. Ale po to, żeby osiągnąć sukces, jest potrzebny drugi skok. Dzisiaj mamy bardzo sprzyjające warunki, nie wieje nam wiatr, jest tylko, jesteśmy dobrze przygotowani. Wystarczy drugi skok, żebyśmy osiągnęli ten sukces. Żeby te inwestycje, które tutaj są, żeby stały się faktem. Dzień ważny, dlatego że przełamujemy pewną barierę pozyskiwania środków. Naprawdę ten projekt jest imponujący pod względem kwoty i pod względem wagi, dlatego że dla rozwoju powiatu potrzebne są takie pieniądze po to, żeby powiat mógł też pozyskiwać inwestorów, żeby bezpiecznie ci inwestorzy mogli inwestować, bo jednak ci inwestorzy z zewnątrz patrzą bardzo mocno na sprawy związane z ochroną środowiska. Chodzi o finansowanie. Jaki udział musi być własne przedsiębiorstwa w całej kwocie projektu? Pani redaktor, w tej chwili odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa z prostego powodu. W ramach ogłoszonych przetargów powstaną oszczędności, bo specyfikacja opracowana i kosztorys to jedno, a później to, co okaże się w praktyce, to drugie. To jest problem pierwszy. Inżynieria finansowa została tak zaplanowana, żeby z jednej strony nie wpłynęło to w taki sposób na opłaty za wodę i ścieki, żeby to było akceptowalne społecznie.